Siema wszystkim, Bartasz się kłania, pozdrowionka dla wszystkich widzów na moim kanale, pozdrowionka dla Mobilka, dla mojego moderatora na kanale YouTube, twórcy kilku grafik ciekawych, słuchajcie, samochodu, jak mniej więcej będzie wyglądał, słuchajcie, kto ciekawi, na Facebooku, na fanpage'u będą zdjęcia, oczywiście to jeszcze nie jest ostateczny projekt, ale bardzo przybliżony, także spokojnie kochani, słuchajcie, zanim przejdziemy do kolejnych rzeczy, a głównie do tematu, tak, dzisiejszego materiału. Słuchajcie, stoję na dzikusie na weekendzie, zobaczcie. Stoją, kuźwa, cztery ciężarówki łącznie ze mną, z czego ta laweta już odpaliła, zaraz będzie wyjeżdżać. I tamci dwaj też nie są pozasłaniani, także sądzę, że też będą wyjeżdżać. Także śmiem podejrzewać, że będę tu sam. Słuchajcie, sam na tym parkingu. To jest parking M-Stal Sud, tak się nazywa, jak tam widać. Dobra, kochani, jeszcze tak, ogłoszenia parafialne, bo żebym znowu nie zapomniał, a co jest bardzo ważne. Słuchajcie, nie wysyłajcie, kochani, mi zaproszeń na Facebooka, na prywatnego Facebooka oczywiście, mówię. Nie wysyłajcie mi zaproszeń, ponieważ ja tam dodaję tylko i wyłącznie znajomych, znajomych czy rodzinę, znajomych, których znam osobiście, tak? Osoby, z którymi miałem przyjemność uścisnąć sobie dłoń, czy też po prostu no, poznać się, tak? A nie będę przyjmował do na prywatnego Facebooka po prostu no, obcych, nieznanych mi osób, tak? No, tak więc to jest jedno. Druga sprawa to również to się tyczy streama. Dobrze mówię, tak? Nie. Steama, kuźwa, streama. To się tyczy Steama. Ponieważ mam za dużo znajomych na Steamie i niestety też będę musiał pousuwać, ponieważ słuchajcie, w cokolwiek zaczynam grać, no to mam zaraz kilkanaście wiadomości, nie? Żebym zagrał z kimś tam i tak dalej. No słuchajcie, no to jest bardzo miłe, że chcecie ze mną zagrać i tak dalej, ale jednak kurczę, no człowiek zasługuje na tą odrobinę jednak jakieś tam gdzieś tam prywatności, tak? Tak więc no na Steamie chyba też będę niestety no usuwał, tak, wszystkich z listy, no bo no jest jak jest, ale dobra kochani, do rzeczy jeszcze wam tylko powiem, o, na naczepie już sobie przygotowałem prysznic, nie będę wam już otwierał, tego pokazywał, słuchajcie, ja jeżeli ktoś ciekawy jak wygląda prysznic, to jak poruszacie palcem sobie tutaj, o, myszką po tym, to tutaj w górnym prawym rogu pokażę wam się teraz i się rozwinie. I tam będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda właśnie prysznic, tak, na naczepie, co już kiedyś właśnie wam pokazywałem, ale może nowi widzowie tego nie widzieli. Słuchajcie, kochani, dobra, do tematu. Odnośnie waszych masy zapytań, odnośnie tego, jak to możliwe, że kolega z tego samochodu, co tam stał, wtedy ruszył i on zrobił mi miejsce, tak? Przecież on ruszył tachograf. On ruszył czas, przerwał pauzę. Zapewne jestem niemalże pewien, że w większości to się pytają osoby, które nie jeżdżą lub też po prostu nie mają jeszcze doświadczenia z samochodami ciężarowymi, z tachografem. Słuchajcie, w wszystkich nowych samochodach, a to był nowy man, akurat ten kolega stał tam manem, nowym manem. Słuchajcie, w nowych samochodach jest nowy tachograf, który jest tak zwana zasada jednej minuty. Wiadomo, że no nie można tego wykorzystywać w taki sposób, że rusza się kawałek, staje, rusza się kawałek, staje i tak się ujeżdża jakieś tam 10 km. Nie, nie o to chodzi. Słuchajcie, na przykład właśnie w takim przypadku, co teraz miałem, że kolega mi ruszył ten kawałek, jeżeli on nie przekroczył tych 30 sekund czasu jazdy, rzecz jasna, jak on ruszył, no to trwało to jakieś ile? 3 sekundy? Jak on ruszył, targnął do przodu? Może nawet nie 3 sekundy. Przejechał te 2 metry do przodu, zatrzymał się, włączył z powrotem pauzę na tachografie i dalej ta pauza była kontynuowana. Nie zerwało jemu tej pauzy. Słuchajcie, on miał pauzę niezerwaną. Także spokojnie, nie martwcie się o to, że on po prostu mi ruszył i zaraz tam lawina po prostu komentarzy wyleciała pod tym materiałem. Jak to jest, że on ruszył zestawem, a po prostu no przecież on kręcił pauzę, tak? Tak, on kręcił pauzę, ale po prostu przestawił z powrotem tachograf na łóżeczko. Co za tym idzie? W dalszym ciągu zarysowała mu się pauza, tak? No,
Powiem wam, kurczę, naprawdę aż się zdziwiłem, że tyle osób się o mnie tyle, o to pytało. Ja już chyba w jakimś materiale na ten temat wspominałem odnośnie właśnie tej zrywanej pauzy i no myślałem, że kurczę, no nie będzie takich pytań, ale jednak się zdziwiłem. Także słuchajcie, kochani, bądźcie spokojni, on pauzy nie zerwał, tak? Ruszył kawałek, przestawił z powrotem na pauzę, a nawet, słuchajcie, w starym tachografie jest możliwość takiego czegoś zrobienia. Chodzi wtedy o przekręt w 3/4 opony, koła. Czyli na przykład, dobra, przejdźmy tutaj, żeby było bardziej rzeczywiste. Słuchajcie, w starym tachografie jest tak. Jeżeli koło zrobi pełen obrót, cały obrót, to pauza się zrywa. Jest amen. Jest koniec. Nie ma przełączania na łóżeczko czy cokolwiek. Jest zerwana pauza i nie ma zmiłuj. Jak się zrobi tak 3/4, niby podobno 3/4 i się zatrzyma, to tachograf się nie ruszy. Ja dla pewności, jeżeli komuś przejeżdżałem na starym tachografie i ruszałem, to żeby mieć absolutną pewność, że nie zerwę pauzy, robiłem połowę obrotu koła i się zatrzymywałem. I tachograf nie przeskakiwał, tak? Z pauzy na jazdę czy też na pracę. Ponieważ, no mówię, no w starym tachografie jest takie, że już wam przeskoczy, to już jest koniec. A w nowych jest ta tolerancja, tak zwana zasada jednej minuty, ale mówię, no najlepiej to po prostu do 30 sekund jakiś manewr tam, jeżeli gdzieś przejeżdżacie i tak dalej, no to do 30 sekund, tak, to wykonać. No, tak więc słuchajcie, aha, jeszcze zaraz wam, jeszcze coś ciekawego pokażę. Słuchajcie, powiem wam szczerze, jestem w tym temacie zielony, byłem zielony, nie miałem pojęcia i nie chciałem wam mówić dokładnie o co chodzi z tym, co niektórzy pewnie wiedzą, a co niektórzy nie wiedzą. Patrzcie, tu jest dodatkowy taki sobie jakieś coś tam, nie? I teraz patrzcie, co my tu mamy, kochani. Patrzcie, co my tu mamy. Klikniemy sobie OK i zobaczcie. Licznik kilometrów na przykład możemy sobie zobaczyć. I już widzimy, jaki naprzepa ma przebieg, tak? 15584 km ma odometr. Jakiś tak przebieg. Jest 15577. Także nie wiem, czy to te 7 km to było testowanie, czy o co chodzi. No ale dobra, widzicie, to mamy sobie, możemy zobaczyć na tym komputerku przebieg. Możemy zobaczyć, słuchajcie, jeszcze kilka innych rzeczy. Zużycie okładzin na przykład jest cały czas w porządku. Że nie są zużyte, tak? Co tam jeszcze mamy? Czekajcie. Obciążenie. O, jakie teraz jest obciążenie dane na oś? Jestem na pusto. Tak więc widzicie, nie wiem jak to widać. Czekajcie, o, widać trochę. Widzicie, po 2-3 tony na oś, tak? Jest obciążenie. W aktualnej chwili. Co tu jeszcze mamy? Informacje. Brak informacji. Język. Dodatki, nie wiem co to było. Aha, tutaj też są jakieś tam różne, tam wyświetlacz, dane OPR, pamięć, parametrów i tak dalej. Powiem wam szczerze, normalnie byłem w szoku, bo tak pewnego razu właśnie na załadunku tak się zastanawiałem, kurde, mówię, co to jest? I tak sobie klikłem w to, tak? No, przyznaję, mogłem się prędzej tym zainteresować, zwłaszcza jeszcze jak z szefem byłem, tak, na wyjeździe. O, widać teraz idealnie. Mogłem się tym zainteresować, no ale po prostu, no jakoś tak, wiecie, no mówię, a byłem pewien, że to może właśnie od obciążenia, czy po prostu od, no nie wiedziałem dokładnie też od czego, czy od ustawiania, regulowania wysokości naczepy, ale jak się okazuje, właśnie tu mamy różne informacje związane z przebiegiem naczepy, z naciskiem danym w aktualnej chwili na oś i tym podobne. No, dobra kochani, słuchajcie, nie będę przedłużał. To, co chciałem wam powiedzieć, to wam powiedziałem. Czyli głównie chodzi o ten zerwaną pauzę, tak? Niby zerwaną pauzę. Jeszcze raz wszystkich uspokajam, informuję. Nie, kolega nie zerwał pauzy, także bądźcie spokojni. Materiału nie będę obrabiał, ponieważ nie będę go przerzucał przez ten program drugi. Dodam wam go tak, jak jest. I
No tyle, tak? Jeszcze właśnie kolejna sprawa, jeszcze raz powtórzę, proszę nie wysyłajcie mi zaproszeń na prywatnego Facebooka, tak? Ok? Bardzo Was proszę, bo mi też jest głupio odrzucać te zaproszenia, ale po prostu no ja tam zapraszam, czy wysyłam zaproszenia, czy też przyjmuję zaproszenia osób, które znam po prostu osobiście, tak? No, to tyle ode mnie, kochani. Bartasz się kłaniał z parkingu. Zaraz idę sobie robić prysznic po... Jak to się mówi? O Jezu, przypominam. Ja się kręcę już za gorąco. Za gorąco trochę. Słuchajcie, przypominam również o kanale Sebastiana. Sebastian Modern Logistik, mojego szefa, gdzie możecie właśnie też prześledzić sobie, jak ostatnio opowiadał o moim wyjeździe, tak? Powiem Wam szczerze, że tak się koleś rozgadał, że sam się kręciłem i go słuchałem jak zahipnotyzowany. No, a tam już też widać, koledzy podpalali, a Wy tego tak w kamerze nie widzicie, Renówkę i Wolwiaka, także ruszą pewnie też niedługo. Także słuchajcie, kochani, zostanę sam jak palec na tym parkingu. Daj Panie Boże tylko, żeby się nic tutaj złego nie wydarzyło, zobaczcie. Żeby nie było, teraz Wam zobrazuję cały parking. Stoję ja do poniedziałku. No i ta laweta, która jest odpalona i też właśnie chłopak zaraz będzie odjeżdżał. A czemu tu stoję jeszcze, jakbyście się zapytali? Bo stoję tutaj, ponieważ mam 11 km stąd do załadunku w poniedziałek, który będę miał. Tak więc, kochani, trzymajcie się szerokości, przyczepności. Bartasz się kłaniał. Hej!